Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. Dobra, wiem na okolicy, gdzie Szwecja stoi otworem. Ten pan ma połapane na szwedzkiej ziemi. O kurwa, tu wpadnę, to po same jajka woda. Muszę iść na paluchach. Ze Szwecji targa fury. Ja zakupię Astry dla widza. 13 rok, 12 rok listopad właściwie. Czyli 12 rok. Nawet, że poliftowa. Miała kilka mankamentów, ale to jest wszystko do ogarnięcia. Dobra, tu szukamy Turana dla widza. Szukamy Golfa szóstki. Gdzie była ta woda? Tutaj, to przejdę tędy. Kurwa, tu też woda. Co to, jakiś potop szwedzki? No potop szwedzki, nie radziecki. Puh! Radziecki, to chamska banda. Dobra, let's go, bruder. Policzyłem sobie, przy którym biurze stoi Asterka, żeby pana Pawła nakierować wzorowo na ten. Że to tak po prostu dziwnie, bez szyby, żeby nie błądził. Poliftowa za 4000 euro z haczykiem. Fakt, że bezwypadkowa, budzi tym bardziej naszą radość. Zaproponowałem też widzowi Merivkę, ale to jest jednak już dziadkowóz totalny. Szczególnie jak te drzwi są kurołapami tak zwanymi, to młodzi nie za bardzo się garną, żeby Merivą ogarniać. To też jest droższe jak czwórka, to już liczyłem z panem Alikiem, że niestety. Szukamy też Passata na Xenonie, ale widzę, że ładny kolor. Tu jakiś uszczerbek. Zwykła żarówka. Gol czy match? Match. 8000, kuźwa, TSI kto? Na pewno będzie TSI. No to odpada. Lecimy dalej, samo się stop zrobi. Może nie kombi, bo szukam 2-litrówki. A tu widzę jedna kombi, a jedna krótka. Jeżeli ma stary zegar i 8000 obrotów, a żeby cię, szukam 2 litry w dieslu, a nie zacznym TSA. Myślałem, że E, a to I, no co za różnica, I czy E. Garbus ładny, biały, ciekawy, nowy taki. Cup Selection. Ale co tu się odpierdziela z tymi krateczkami? Interesujące bardzo. Dobra, walimy na kolejny plac. W oryginalnym kołpaku, fajne. Pełen old school. Kłania się państwu nisko, to ja. Kurde, objazdów porobili, że nigdy nie wiem, czy w dół, czy w górę. Chyba w dół. Wursztyn tu robią. Nie no, jak w New Yorku. Proszę państwa, co tu się w ogóle odpykuje dzisiaj? Pytanie, czy wbijemy się na dobrą główną, czy na tą główną, która idzie w drugą stronę? Bo jeżeli w drugą stronę się wbijemy na tą główną właśnie idącą, to zazwyczaj w drugą stronę o poranku jest korek. A szczęśliwie korka nie ma. Dobrą stronę pykamy. Magdeburg 168. To mi pasuje.